piątkowe popołudnie 29 lipca na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu odbyła się inauguracja 11 Krajowego Kongresu Polskiej Federacji Puerto Cantores, w której udział biorą chóry z Polski, Węgier i Białorusi. To przesłanie Veni Creator Spiritus, przybądź Duchu Stworzycielu, jest dla nas takim wezwaniem na kolejne dekady, bo tutaj świętujemy 30-lecie naszej federacji. W tej chwili znajdujemy się na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu i stąd chcemy wyruszyć w drodze przez te 3 dni, aby symbolicznie niejako za te 3 dekady podziękować Panu Bogu za 3 dekady historii Polskiej Federacji Puerto Cantores. Przygotowania psalmodii trwały kilka miesięcy, prawie pół roku. Przygotowaliśmy bardzo trudny repertuar, w tym nowe dzieło profesora Pawła Łukaszewskiego Veni Creator. Jest to hymn kongresu, który odbywa się w tej chwili w Krakowie. Po inauguracji, której przewodniczył ksiądz Wiesław Chudek, prezydent Polskiej Federacji Puerto Cantores, wszyscy uczestnicy kongresu udali się na pochód drogą królewską do Filharmonii Krakowskiej, w której odbyła się dalsza część uroczystości. Sama organizacja tego kongresu to jest wynik współpracy właśnie federacji z Filharmonią, połączenia 11 kongresu Polskiej Federacji Puerto Cantores i drugiego festiwalu chórów chłopięcych, który organizuje Filharmonia. Nasz chór jest współorganizatorem 11 Krajowego Kongresu Federacji Puerto Cantores jako jeden z 3 krakowskich chórów. Przygotowania chóru psalmodii rozpoczęły się zaraz po naszym tournée, które było w maju. Więc od maja tak naprawdę całe życie psalmodiowe skupia się na organizacji, ale też nauce utworów do kongresu. Kraków już gościł kongres w 2000 roku oraz kongres krajowy, a kongres międzynarodowy w 2007 roku, który się odbywał między innymi w sanktuarium w Łagiewnikach. Wtedy było ponad 3000 chórzystów z 27 krajów świata. Ja wtedy byłem wolontariuszem przy tej imprezie. Jaki jest główny cel kongresu? Oczywiście ten cel jest taki jak w poprzednich edycjach. Przede wszystkim świętowanie wiary, radości, młodości, ale wydaje się, że po tych 3 latach od ostatniego kongresu w Lublinie wszyscy bardzo zatęskniliśmy za sobą, za naszym wspólnym śpiewaniem. Także myślę, że ze zdwojoną siłą, ze zdwojoną radością będziemy przeżywali kolejne dni kongresowe. Wszystkim zadaniem, przede wszystkim tych zespołów, to jest pielęgnowanie muzyki kościelnej w najdoskonalszej formie, jaka może być. Filharmonia po raz kolejny wypełnia swoją misję poprzez organizowanie wydarzeń, które pozwalają także młodzieży wzrastać w bliskości do sztuki. A tutaj uzupełniamy się z federacją, która też pielęgnuje wychowanie dzieci i młodzieży przez śpiew liturgiczny. W murach Filharmonii Krakowskiej wybrzmiały głosy prawie 700 chórzystów, którzy świętowali obchody kongresu po 2-letniej przerwie oraz 30-lecie istnienia Polskiej Federacji Puerto Cantores. Uwieńczeniem wieczoru był koncert galowy w wykonaniu 3 chórów przy akompaniamencie Orkiestry Filharmonii Krakowskiej pod batutą Aleksandra Humali. Ja myślę, że takim najlepszym utworem, który jest na zakończenie, jest wszystkim dobrze znane Halleluja. Na wczorajszym koncercie w Tarnowie zrobiło on furorę, więc mam nadzieję, że dzisiaj również. Dla JP2 TV Natalia Prokop.